to jest marmelady batatowe. Moc batatowy. We say satsumaimo, we call batata. Batat. Batat. Yes! No i cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy poniedziałek, 14 października, dzień wolny od pracy, dzień sportu, tak więc wszyscy są bardzo szczęśliwi. Na zewnątrz pogoda potajfunowa, pada deszcz, szaro i brzydko. Korzystając z okazji, że mamy dzień wolny, zdecydowaliśmy, że zrobimy sobie dzisiaj pizzę, wersję bezglutenową dla Pauli. W piekarniku za mną, o którym zresztą wspomniałem w poprzednim odcinku, zaawansowana technologia. Ciasto jest już gotowe i czeka, ciasto na mąsy ryżowej. Tutaj mamy składniki, oliwki, jalapeno, mazidło, czy tam podkład pod pizzę, szynkę, ser, który się skończył i dlatego też Paula pobiegła biegłośnie do sklepu zaopatrzyć nas w większe ilości sera. Ja korzystając z tej okazji chciałbym wam też troszkę przybliżyć sytuację, która miała miejsce w lutym tego roku, a mianowicie opowiedzieć wam o tym, jak potraktowała nas poprzednia właścicielka mieszkania, co się stało z poprzednim mieszkaniem, no i niestety będzie to przykład kolejny zresztą tego japońskiego rasizmu i niechęci wobec obcokrajowca. Tak więc jeśli jesteście gotowi, to łapcie za popcorn, łapcie za napoje i lecimy dalej. Dobra moi drodzy, jak widzicie Paula wróciła, udało jej się kupić ser, mamy dodatkowy kilogram sera, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Bardzo szczęśliwi. Tak. Więc lecimy z tym koksem, robimy pizzę. W międzyczasie postaram się opowiedzieć, co się stało. Co się stało z naszym mieszkaniem. Tak więc sporządziłem sobie taką ładną listę 12 punktów, żeby wszystko miało charakter chronologiczny i był to, no, był jakby zachowany ład i skład. Niemniej jednak mam nadzieję, że nie będę tutaj wchodził w zbyt dużo dygresji. Bo znając mnie, jestem gaduła, będzie zajmowało to zbyt dużo czasu i odcinek nie będzie przystępny dla widza, będzie po prostu dłuższy niż 15 minut. Can we, since we're on a break, can I... We are not on the break, it's recording. Happy? How do you say salt in Polish? Sul. Sul w Argentina. Z Argentyny. Z. Okay, again. Sul z Argentina. Z Argentyny. Z Argentyny! Tak więc, moi drodzy, jak wcześniej wspomniałem, 12 punktów. Wszystko miejmy nadzieję, że będzie zachowane w porządku chronologicznym. Wszystko zaczęło się w grudniu, a to za sprawą tego, że w Japonii panuje taki zwyczaj tych życzeń noworocznych, które są bardzo ważne. Zadzwoniłem do naszej właścicielki na tamten czas, podziękowałem za obecną, czy tam dotychczasową współpracę, a także zaproponowałem przedłużenie umowy na kolejny okres 2 lat. Dwóch, a pokazuje 3. Jak wiecie, w Japonii panuje, no, zwykło podpisywać te umowy najmu na okres dwuletni. My wynajęliśmy to mieszkanie na 2 lata i potem udało nam się przedłużyć na 6 miesięcy. I te 6 miesięcy upływało właśnie w lutym. Był to grudzień, więc 2 miesiące pozostały, no a ja już wiedziałem, że chcę zostać w Japonii, że mam pracę, że znalazłem Paulę, chcemy mieszkać razem. No i po prostu chciałem zaproponować to przedłużenie umowy. Na samym początku Oja w ogóle nie była przekonana. Powiedziała, że, no, że ona wolałaby jednak albo podwyższyć czynsz, ponieważ 120 tysięcy, które płaciliśmy na tamten czas, to była naprawdę bardzo dobra stawka. No i też zorientowała się, że lokalizacja i ogólnie mieszkanie standardowo było nawet ok, tak więc pewnie jakby podwyższyła do tych 140 czy 150, to nawet bylibyśmy w stanie rozważyć przedłużenie tej umowy. No ale kolejnym argumentem był fakt, że chciałaby jednak wprowadzić do mieszkania kogoś z rodziny. Tak więc nie powiedziała nie, ale zasugerowała, że możliwe, że nie będzie w stanie przedłużyć tej umowy i że po prostu potrzebuje czasu, tygodnia może na to, aby się zastanowić nad tym i dać nam znać wkrótce. Teraz nakładamy ser na pizzę, jakbyście się nie zorientowali. I tutaj nadchodzi punkt drugi, czyli okres niepewności lutego, czyli tak naprawdę nie było z jej strony żadnego komunikatu przez chyba blisko miesiąc. No i jakoś pod koniec stycznia, czyli tego 20 stycznia, dostałem telefon od Oi z propozycją spotkania, oględzin mieszkania i też jakby wizyty razem z członkiem jej rodziny, która ewentualnie, to się okazało, że to była pani, byłaby zainteresowana ewentualnym wprowadzeniem do mieszkania. Ta wizyta została ustalona chyba na tam 24 stycznia. W tym okresie też moja mama była w Japonii, tak więc wszystko było troszkę ułatwione, bo komunikacja, jak wiadomo, byłaby bardzo uproszczona, jeżeli ja miałbym się komunikować w języku japońskim. Głównym tematem tego spotkania, poza oględzinami mieszkania, było także poznanie Pauli, ponieważ Paula miałaby zająć miejsce Mikołaja,
No a tutaj mieszkanie z kobietą, zwłaszcza dla osoby, dla Japończyka starszej daty, który jest bardzo tradycyjny, jest dość kontrowersyjne, tak więc no, to wszystko było, budziło problemy. 24 stycznia przyjechała Oya, zobaczyła mieszkanie razem z tą swoją znajomą, która była znajomą, a nie nikim z rodziny, jak się okazało. Spędziły chyba dobre dwie godziny chodząc po tym mieszkaniu i oglądając to mieszkanie, tak więc no niestety, ale ja już czułem, że tego mieszkania nie da się przedłużyć, że już będziemy musieli się wyprowadzić. Nie spodziewałem się jednak, że zostaniemy potraktowani w ten sposób. Oya nie powiedziała bezpośrednio, że nie chce nam wynająć tego mieszkania. Powiedziała, że potrzebuje kolejnego tygodnia, aby się zastanowić. Problemem oczywiście było to, że mamy już... To będzie początek lutego, a my pod koniec lutego mamy... No, nasza umowa się kończy, tak więc ja muszę znaleźć już mieszkanie. Jak wiecie, te umowy i ogólnie cała procedura wynajmowania mieszkań zajmuje trochę czasu, tak więc no, im dłużej ona nas trzyma w niepewności, tym trudniej będzie znaleźć mieszkanie, które będzie jakieś normalne i dobre. Kolejny punkt, punkt trzeci, to znaczy początek lutego, kiedy to okazuje się, że dostaje telefon, niestety, z wiadomością, że no jednak nie chce nam wynająć tego mieszkania, nie przedłuży nam tego mieszkania i że mamy się wyprowadzić jak najszybciej. Czyli tak naprawdę w okresie tygodniowym wypowiedzenia, co jest w ogóle sprzeczne z umową, którą podpisaliśmy, ale to już w tamtym momencie mi zależało po prostu na tym, żeby znaleźć mieszkanie. Cały świat stanął nam do góry nogami na głowie, jeżeli tak można powiedzieć, ponieważ Mikołaj miał lot powrotny 12 lutego, czyli to tam w przeciągu tygodnia. Wszystkie umowy na media, gaz, wodę i tak dalej były podpisane przez niego, ponieważ to on miał wizę dwuletnią. No i to wszystko trzeba było załatwić, tak więc lataliśmy po prostu po całym mieście, rozwiązywaliśmy te umowy. Ja wziąłem wolne od pracy, żeby po prostu poszukać mieszkań, do których ewentualnie moglibyśmy się wprowadzić. No i skończyło się na tym, że udało nam się ustawić datę oddania mieszkania na 24 lutego, czyli kupiliśmy troszkę więcej czasu, udało nam się kupić ten czas. Udało nam się znaleźć mieszkanie, to zresztą zasługa mojej mamy, bo bez niej byśmy pewnie zostali wyrzuceni na bruk. Umówiliśmy się na oddanie klucza i tak zwane zdanie mieszkania, czyli też inspekcję. Jak wiecie, jeżeli wynajmujecie mieszkanie w Polsce, w momencie oddania mieszkania, mieszkanie musi być sprawdzone przez taką firmę, która sprawdza i ewaluuje szkody, czyli ewentualne opłaty, które najemca musi pokryć, i te opłaty są związane z eksploatowaniem mieszkania, takim jak, nie wiem, zepsucie tatami itd., itd. No i tego 24 lutego ta osoba była zobowiązana przyjść razem zresztą z właścicielką. Jeśli chodzi o tę datę 24 lutego, to właścicielka oczywiście zmieniała termin kilkakrotnie, ponieważ tam jej to nie pasowało. Raz proponowała godzinę 6 rano w ogóle na oddanie mieszkania, drugim razem, że 14. Ja pracuję, więc też nie mogłem sobie pozwolić na... Nie mogłem sobie pozwolić na wzięcie jakby dłuższego wolnego. Udało nam się ustalić tę godzinę poranną, a mianowicie godzinę... Nie godzinę poranną, godzinę wieczorną. Na samym początku była godzina poranna, tam chyba 8, ale potem wszystko zakończyło się na godzinie 19. Poczekajcie, bo tutaj Paula jest już niecierpliwa, jest chyba bardzo głodna. Jestem głodna. No i tyle. 24, godzina D-Day. Godzina 19, wracam z domu, wracam z pracy do tego mieszkania. Czekam na właścicielkę. Ładnie, 19 punktualnie, przychodzi właścicielka, o takie mamy piękne Ohio. Przychodzi właścicielka, ale sama. Bez tej firmy niewindykacyjnej, tylko po prostu sprawdzającej. No to muszę powiedzieć, że troszkę się zdenerwowałem, bo to w tym momencie już wiedząc, jaka ona jest specyficzna i że pewnie... Że pewnie wynajdzie sobie jakieś tam pierdółki, za które nas potem... no naliczy szkody i tak dalej. Zadzwoniłem do firmy gwarancyjnej, która niestety, ale w ogóle mi nie pomogła, nie wiedziała, powiedziała, że tak, no trzeba robić wszystko, co właścicielka mówi. No i muszę przyznać, że z gulą oddałem jej te klucze, powiedziałem, że jestem zawiedziony, ale że w tym momencie niech ona sprawdzi to mieszkanie, niech zobaczy, czy cokolwiek jest zepsute. I jeżeli nie znajdzie nic dzisiaj, to niestety, ale obawiam się, że nie będzie miała prawa do żadnych roszczeń, bo było, no ustaliliśmy dokładnie, że ta firma będzie zaaranżowana i to było w jej obowiązkiem. No ale niestety wycieram po cichu sos, może Paula nie zobaczy. Gdybym powiedział po angielsku, to by zrozumiała, ale chyba się nie zorientowała. Dlatego też ona od razu pobiegła na dół, przyprowadziła sąsiada. Sąsiada, który wymieniał nam podłogę, pamiętacie w którym odcinku, rozciął sobie palec, więc sąsiad pierdoła.
No ale ku mojemu zdziwieniu ten sąsiad pochodził po mieszkaniu i powiedział, nie no, w sumie czyste to mieszkanie, nie powinno być żadnych strat, bo wszystko jest ładnie zaaranżowane, wszystko jest ładnie posprzątane, tak więc jest okej. Okay. I to było tak naprawdę koniec naszego spotkania 24 lutego. Siedziałem tam z godziny czy półtorej, oddałem jej te klucze. Ona tam oczywiście powiedziała, że powinienem być bardzo wdzięczny za to, że wynajmuje mi to mieszkanie. Tak bardzo z góry mnie traktowała i tu już czułem, że coś się dzieje, że po prostu ta demencja już jest bardzo ciężka. No i tyle, wróciłem do domu. Tutaj już się prowadziliśmy do tego mieszkania. O tym, jak udało nam się wynająć to mieszkanie, będzie w kolejnym jakimś niezależnym odcinku. Cisza. Cisza do maja. Czyli 3 miesiące ciszy, a jej obowiązkiem był tak naprawdę zwrócenie nam jakiejś tam części depozytu, który mieliśmy. Depozyt wynosił 120 tysięcy jenów. Ona przez 3 miesiące w ogóle się nie odzywała. Ja już machnąłem ręką w pewnym okresie i powiedziałem, że już nie obchodzi mnie to, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. I w okolicach maja zadzwoniła i powiedziała, że było tyle strat, że domaga się dopłaty do tych 120 tysięcy jenów. I to po prostu było całkowicie niewyobrażalne. Ja byłem już strasznie wściekły. Paula musiała mnie codziennie rumiankiem uspokajać i tak dalej, bo to było niewyobrażalne. Słuchajcie, zaczęła sobie liczyć dodatkowy koszt wymiany całego tatami, nie czyszczenia, wymiany tatami. Ściany były podobno brudne, czyszczenie ścian, oczywiście wymiana tapet. No to jest standard, który powinien być pokryty przez właściciela. Ale z racji tego, że ona jest starszej daty, próbowała mnie po prostu oszukać i to jest nie jestem jedynym przykładem. Jak sobie wpiszecie w internetach, możecie znaleźć wiele przykładów tego, że ludzie, zwłaszcza starsi, próbują w ten sposób oszukać ludzi i można powiedzieć, że tak sobie cały swój dom na nowo renowują. And also it had to have AC because the old apartment didn't have the AC and it was super cold. What were you talking about? It's completely unrelated. Dobrze, moi drodzy, tak więc wymieniała sobie te powody, właśnie tatami, ściany i tak dalej. Powiedziała, że wanna jest uszkodzona i chodzi mi tutaj o dziurę, którą zresztą, o której wspominała podczas wynajęcia mieszkania, tak więc to była dziura, która była już wcześniej. Najlepszym jednak punktem był światłowód. Zamontowałem linię światłowodową, czyli taki, to gniazdko wygląda trochę inaczej. I teoretycznie prawnie byłem zobowiązany do przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego, takiego, w którym to mieszkanie było w momencie wynajmu mieszkania. No ale pomyślałem sobie, światłowód to był koszt tam 1000 zł w ogóle, na japońskie realia to jest no, taki standard. W dzisiejszych realiach w Japonii mieszkanie bez światłowodu to jak w ogóle jak mieszkanie bez, nie wiem, okien. Tak więc musi być ten światłowód, zostawiłem go, bo to jakby dodatkowy perk i mieszkanie zyskuje na wartości. Nie, ona chciała zwrot pieniędzy za ten światłowód, bo ona nie lubi światłowodu i nikt tego nie chce. Już nic, no byłem, za pierwszym razem muszę przyznać, że zachowałem się trochę dziecinnie, po prostu rozłączyłem się. Powiedziałem, że nie będę z nią na ten temat rozmawiać, że już minęły 3 miesiące i mnie to nie obchodzi. I rozłączyłem się. Jeśli chodzi o koszty, które tutaj by się związały z tą ewentualną dopłatą, no to ona sobie chyba wyliczyła około 80 tysięcy jeszcze. Po chwili zastanowienia, moja mama też jest zbulwersowana, wysłała jej oficjalny list, pismo, że jeżeli ma jakiekolwiek żądania, to proszę zwrócić się do nas metodą tam sądową, drogą sądową, czyli wynająć prawnika i jeżeli chce się bić, to się będzie biła. W międzyczasie, nie na szczęście, nasz przyjaciel z dołu, kolega Iguchi, nie bezpośredni sąsiad, który chciał nas wcześniej tam ukatrupić, tylko ten sąsiad obok, o którym zresztą wspominałem wcześniej, zaczął rozprowadzać hejt. Zalążek został zasiany, ludzie zaczęli hejtować naszą babcię. Do dnia dzisiejszego ta właścicielka nie pojawia się na spotkaniach spółdzielczych, bo po prostu wszyscy mówią, że jest mega rasistką, że wyrzuciła obcokrajowców bezprawnie i tak dalej, i tak dalej. Cała ta spółdzielnia, całe to osiedle mieszkaniowe, ta wspólnota zaczęła tę plotkę szerzyć i tak naprawdę na dzień dzisiejszy wszyscy nie można powiedzieć, że hejtują po prostu to zachowanie i bardzo ją tak skrytykowali. I babcia chyba w czerwcu w ogóle nie wiadomo skąd, bez telefonu, bez niczego, nagle dostaje 60 tysięcy na konto od niej. Nie zadzwoniła, nic nie powiedziała. Wysłała 60 tysięcy, czyli dokładnie tyle, ile sobie przewidziałem. Nazwa przelewu, zwrot z depozytu i tyle. Sprawa załatwiona. No i ostatni fantakt, żeby podsumować tę całą sytuację. Niestety, bardzo mi korci, żeby wam o tym opowiedzieć. Będę złym człowiekiem, ale mieszkanie stoi puste do dnia dzisiejszego. Tak więc, no niestety, nie udało jej się wynająć tego mieszkania do dzisiaj. Straciła 7 miesięcy?
to będzie? Nie no, już nawet 9 miesięcy czynszu, ponad 1 000 000 jenów po prostu na tym swoim rasizmie. Straciła. Straciła i niestety się na tym przeleciała, bo no tak jak mówię, 9 miesięcy, mieszkanie do dzisiaj stoi puste, nikt nie chce wynająć i wspomniany wcześniej pan Iguchi, który naszym przyjacielem jest, chodzi po real estate managementach i okazuje się, że te managementy mają taką listę, która ją blacklistuje i po prostu nikt nie chce jej wynająć tego mieszkania, to znaczy nie chce jej sprzedać tego mieszkania w jej imieniu. Nikt nie chce zajmować się jej sprawą, bo po prostu wszyscy wiedzą, że z nią są same problemy. Pizza jest gotowa. Smaczna? Bardzo smaczna? Bardzo smaczna. Chodziłem wam dzisiejszą... Nie, bla, bla, bla. Speak a little bit more slowly. Dobra, moi drodzy, to było tyle na dziś. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was dzisiejszym opowiadaniem, że filmik nie będzie miał więcej niż 20 minut. No i to by było tyle, tak więc widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach.